No i co teraz? Nie wiadomo, co zrobić. Tamta droga trochę niebezpieczna, a tutaj... No nie możemy tu być, bo jak to jest jakiś czyjeś, do kogoś należy. Na drodze. No, niedźwiedź go weźmie, przestawi, bo sobie szedł przez środek drogi. Biedaczek. Dobra, jedziemy, bo za nami jest samochód. Dobrze, to będzie bolało. Very much so. Paliwo kosztuje 1,80 euro za litr. To więcej niż płaciliśmy za cały bak w Iranie. No. 107 euro. Boże święty. 107 euro. Matko moja, nas normalnie nie stać jeździć po Europie, słuchajcie. No zapomniałeś. Musimy jeszcze dotankować wodę, taki trochę dzień gospodarczy, zanim pojedziemy na następną miejscówkę, bo tam nie będzie nic po prostu, tam gdzie jedziemy. Więc tam wydaje mi się, że tam na wprost jest woda, więc zatankujemy wodę, zatankowaliśmy paliwo i jedziemy do Lidra zrobić zakupy. I jak już będziemy wszystko mieli, to możemy jechać w dzicz. Dobra, jest taki kranik, więc trzeba będzie zapindalać baniaczkiem. Jeszcze pamiętam, jak czytać po grecku. Tam jest u góry taki napis i tam pisze Chronia Pola Dimos Aristoteli. Chronia Pola to wesołych, nie wesołych świąt, tylko wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Happy birthday. A ten ktoś się nazywa Dimos Aristoteli. Czy co, dla kogoś to zrobili? Taki napis na ulicy? Czy to jakaś ważna osoba? Ja nie wiem. Właśnie pamiętam trochę słów jeszcze z czasów, kiedy tutaj mieszkałam. Dość dużo rozumiem, a nie umiem bardzo dużo powiedzieć. Ale właśnie grecki nie jest najłatwiejszy. Dziękuję, po grecku to jest Evharisto. A właśnie taka śmieszna rzecz, bo ne to znaczy tak. Nie znaczy nie. Ne to znaczy tak. A nie to jest ochi. No bo jedna z najtrudniejszych rzeczy do nauczenia się. O, już jest Lidl, widać. Cały koszyk i w portfelu mniej 120 euro.
No Lidl to taki niebezpieczny sklep, w którym wszystko jest i są rzeczy, które nie planowałeś kupić, a kupisz. I ja właśnie kupiłam tutaj sobie, słuchajcie, coś, co bardzo mi teraz jest potrzebne i myślałam, że dopiero gdzieś sobie kupię online albo coś, taką koszulkę do pływania, bo ja pływam dużo i po prostu słońce jest coraz silniejsze i wiecie co, 10 euro co tutaj, to jest bardzo dobra cena za taką rzecz. Ciekawa jestem, czy dobry rozmiar wzięłam. Odejdę kawałek dalej, żeby mnie było słychać, bo już niedźwiedź szykuje się do odjazdu. Słuchajcie, jeszcze mi się nasunęła taka refleksja, że właśnie w Europie jest strasznie drogo, jeżeli ktoś je dużo warzyw. Ja właśnie jak mieszkaliśmy w Anglii i jak przestawiłam się na dietę warzywną, to po prostu nasze rachunki za jedzenie poszły 2 razy do góry. I to nie, że kupowałam bio, bo to bio to już w ogóle 4 razy do góry. Ale jak kupowałam zwykłe po prostu warzywa, żeby się najeść warzywami, to trochę tych warzyw potrzeba kupić. I wiecie, dużo taniej jest po prostu jakąś pajdę chleba z czymś tam. Znajdziesz zawsze coś tam niedrugiego i tym się najesz. Ale taką, wiecie, ja muszę mieć kopę sałatki, żeby mnie trzymało parę godzin. Tak więc cholera jasna, niełatwo jest żyć zdrowo, odżywiać się zdrowo. No nie jest tanio. Tutaj właśnie zostawiliśmy sobie ten kartonik, bo się nam przydaje i to pełne jest właśnie warzyw i owoców, no plus pieczywo. To nam powinno starczyć na 3 dni, w porywach do 4. Nawigacja pokazuje nam 12 km 38 minut, to wiecie, to dużo mówi o tym, jaka będzie droga, ale znaleźliśmy taki cypel i tam są 3 zatoczki i na pewno któraś z nich będzie bardzo fajna, więc jedziemy. No na razie jest asfalt, no. Czekaj, to jest. No taki stary asfalt, może nie będzie tak źle. Cofamy kawałek, bo źle żeśmy skręcili, bo tutaj taki jest gąszcz dróżek. Nie, chyba dobrze. Nie, no chyba dobrze. Tam to zresztą nie wygląda za ciekawie, trudno. Też w takich miejscach często nawigacja lubi się gubić, bo sygnał nie jest zbyt mocny. I ja widzę w ogóle, że ona bez sensu jakoś tam pokazuje ten dojazd naokoło. Tutaj jest jedna plaża, ale tam właśnie mijaliśmy taki camping, no trudno powiedzieć co to jest dokładnie, ale właśnie budy campingowe ponastawiane. A tutaj też jest jakiś tam domek, zejdę kawałek. Ładna plażyczka, nie jakaś taka rewelacyjna, ale jest okej. A poszukamy dalej. Idę obcykać, bo tutaj widzieliśmy samochodu i tam jest na dole jakaś fajna plaża i jest w miarę dobra droga, ale ciekawa jestem, czy tam kogoś nie ma. O, widzę jakieś budy tam są ponastawiane. Dobra, to nie będę na razie szła dalej.
aplikacja każe nam skręcić w prawo, a tu drugi nie ma. Nie wiem, weźcie sobie się coś. Pogasz. Idziesz popatrzeć? No, mamy jeszcze 4 km. No ja nie widziałam żadnej drogi. Ale widzę tutaj teraz, jak tutaj powiększę, że ta droga, na której my stoimy, to potem łączy się z tamtą drogą, tak więc możemy tędy jechać. Teoretycznie. Nie, ja tu już znalazłam, ona się przestawiła i spokojnie możemy tędy jechać, nawet pokazuję 4 minuty szybciej. Nawigacja, tylko przepraszam, gdzie w lewo? A, tam jest rozwidlenie, okej. On na filmie pewnie nie widać, ale naprawdę droga jest no taka se momentami. Po prostu trzeba jechać powolutku. Nie jest jakoś super niebezpiecznie, ale po prostu nie da się jechać szybko. Drabina nam zaraz spadnie. Idę powiedzieć niedźwiedziowi. Dobrze, że wyszłam z samochodu nagrywać, bo byśmy nawet nie zauważyli. Kurczę, patrzcie. Ty, chodź, drabina zaraz zgubimy. Drabinę, patrz. Której z gałęzi musiała ją po prostu... O, to było tam, jest spięte pasami, ale wiecie, teraz jechaliśmy, było parę takich gałęzi wiszących. Dobra, nie ma strat. Dobra, jedziemy. A co ty tu robisz? Bed! I co? Damy radę? No dobra, niedźwiedź mówi, że damy radę. Musiał wziąć większy zakręt. Tam nie możesz, tam nie, bo się przewrócisz. Tam nie, musisz po prostu skręcić. No dobra, tak więc ta droga nadaje się tylko dla samochodów terenowych i to naprawdę terenowych. Tak więc nawet terenowe kampery to niekoniecznie. No dobra, dobra. Najgorsze to już za nami. Idzie ładnie. A okej. O, niedźwiedź to dobry kierowca. Musi nawrócić, bo się nie wyrobi.
rozjechali my, ale jak my tam podjedziemy, kurczę, potem musimy wracać tą samą drogą, to dopiero będzie wyzwanie. Ale wiecie co, ja już tam widzę tą zatoczkę. Wow, ale ładnie. Mówi, że pod górę łatwiej będzie. Widzisz, to jest ta zatoczka tu na lewo, widzisz? Ja nie mogę zarobić te miejsce. Wygląda pięknie. Bo tutaj jest jedna zatoczka po prawej, a tutaj jest druga, ale to ta droga. Gdzie ta droga? Tu nie ma drogi. Może do tej zatoczki nie ma drogi w ogóle. Mieliśmy jechać tam. Może. O, może po tamtym zakręcie tam. Bo tutaj jest droga do tej zatoczki, ale ta jest też okropna droga. Tu, tak, tu. Już tam mieliśmy. Tak. Nie, to my żeśmy źle zjechali, bo po tych kamieniach to trzeba było jechać jakby prosto, a my żeśmy skręcili jakby prawo, lewo. Ja nigdy nie wiem, która prawa, a tutaj lewo. Dobra, ja już oczywiste jest, że ja sram w gacie zawsze. Nie będę ukrywać. Nie lubię takich niebezpiecznych miejsc. Ale ładnie tu. Mimo, że jest to auto terenowe, to wszystko ma swoje ograniczenia i takie miejsce jak to, gdzie jest duża różnica poziomu, a są dość niebezpieczne, można się przewrócić. No i co? Nie wiesz? Decyzja zapadła. Spróbujemy zjechać nie na tą, tylko na tą plażę, która jest po prawej stronie. Tamta droga też jest kamienista, ale wydaje się, że łatwiejsza. Że chcą, co chcesz zrobić? No chciałem obrócić, ale nie wiem, czy kurwa sobie to... Nie, wydawało mi się, że tam można było się obrócić. Wiesz co? Do przodu i wtedy co? Wiesz co, może pójdźmy spacerem do tamtą drogą, po prostu sprawdźmy całą drogę, czy się da zjechać. Albo ja pójdę. Chodź, idziemy. Kawał drugi jeszcze mamy do zejścia, to nie jest tam 2-3 kroczki. No, po tym jak droga jest zarośnięta, to widać, że często tędy nikt nie jeździ. Znaczy, nie często tędy ktoś jeździ. O, tak miało być. No, szlaban. I stoi jakaś buda kampingowa. I...
Ale ja, wiecie co, idę tam popatrzeć, bo chyba nikogo nie ma. Przynajmniej se oko nacieszę. No to najwyraźniej jest po prostu prywatne. Mam nadzieję, że mnie coś nie przegoni, jak tutaj jest. Tu jest jedna buda. Ale to wszystko jest takie stare i zaniedbane, że ja nie wiem, czy to ktoś w ogóle używa. Tam jest druga, trzecia tu pod daszkiem. Tam czwarta. A tam jakiś domek. Ale pozamykane żaluzje, to chyba wszystko zamknięte. Kurczę. No lipa. Taki jakby prywatny parking. Chodź tu, pies. No ale słuchajcie, no plaża jest pierwsza klasa. No przepiękna. Piękna, piaszczysta plaża. Czyściutko. Piękna woda. No po prostu marzenie. No nie? Pięknie. Tu mają zrobiony prysznic, popatrzcie. Ciekawe, czy jest woda. No jest. No to słuchajcie, oni skądś mają świeżą wodę. Tutaj faktycznie jest jakaś rura, tam w ziemi zakopana. Więc skądś czerpią wodę świeżą. No i co teraz? Nie wiadomo, co zrobić. Tamta droga trochę niebezpieczna, a tutaj... No nie możemy tu być, bo jak to jest jakieś czyjeś... Do kogoś należy. Nie wiem. O matko. No byłam popatrzeć tam na tą plażę. No piękna jest ta plaża. A ty co postanowiłeś? Wracamy. Wracamy? No, tu nie ma jak. Tu tam nie wjadę, bo się mogę przewrócić. O, no to szkoda. A nie chcesz tu zostać na tym placyku na jedną noc? No, to dawaj. Boję się, to jest mało powiedziane po prostu. No pięknie sobie poradził, pięknie. On naprawdę ma takie dobre doświadczenie. Dobra, idę go gonić. Możemy pojechać jeszcze tu, ale tu nie pokazuje już plaży, więc to może być klif. A to jest kawał drogi do tego jeszcze. Ty patrz, a to nasz baniak leży. Ty, to jednak wracamy tą samą drogą, bo nie byliśmy pewni, czy dobrą drogą jedziemy. Nasz baniaczek na wodę. No dobra. No to dobrze, żeśmy tutaj jechali tą samą drogą, bo byśmy zaśmiecili las niechcący. Nawet nie wiedzieliśmy, że zgubiliśmy na tych wertepach.
Tu żeśmy się zatrzymali, żeby zejść do plaży, a chyba gościu chce tu zjechać. Bela! Czy jest ta pierwsza plaża? Nie? Chciał tylko popatrzeć na auto. Nie, tylko się zastanowił, co to za auto i co my tu robimy. Zejdziemy tutaj do tej plaży. Tam między drzewami widać plażę. Ja wtedy byłam tylko kawałek zejść, nie do końca. Bo tam jakieś budy mówiłam wam, pamiętacie? Co, koniec drogi? No ale jak jest zejście do wody, to byśmy mogli się tu zatrzymać. A do wody się da zejść? Bo w sumie to już blisko jest do tej plaży tam. Są schodki? No to trzeba iść zobaczyć, bo tu byśmy mogli stanąć. Jak to jest koniec drogi, to nikomu tu byśmy nie przeszkadzali. I tu prawie, że jest level. To byśmy mogli tutaj się zatrzymać. Wystarczająco miejsce. Budy są, ale na pewno nikogo tam teraz nie ma. Ale tutaj jeszcze ścieżka jest. Chodź, zobaczymy tu. O. Ty, to normalnie to wygląda jak takie dzikie kampingi, ty, że ludzie sobie wybudowali, co kto chciał. Takie stare budy. Jakoś wjechali. No właśnie, ty dobrze mówisz, przecież one nie przyfrunęły tutaj. No i? No, zostańmy chociaż na jedną noc, bo ja już jestem zmęczona. Zagadka dnia. Jak ci wszyscy ludzie te wszystkie tutaj budy kamperowe ściągnęli? Dobra, będziesz zjeżdżał, ok? No, wobec tego niedźwiedź pojedzie tam po samochód. A my dziewczyny poczekamy na plaży. Ja już słyszę, jak normalnie gałęzie szurają po samochodzie, bo tam po prostu też było tak zarośnięta droga momentami. Już jedzie, zaraz będzie. O, no dobra, no może być i tak. Kurczę, nawet chyba poziom mamy. Ale nie otworzymy, no ale tu nie otworzymy teraz, za mało miejsca. No. Chodź tutaj, Bela, chodź. Weź ją do samochodu, bo jest jej za gorąco. Zawsze zdecydowanie, gdzie trzeba się zatrzymać, co jest takie trochę najbardziej trudne.
O, a może by tak w poprzek stanął. Stop! 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 Dobra, próba numer 3. Zaraz znowu dostanę opierdol, że nagrywam. A potem pokaż, jak się nagrało. No i dobrze jest, chodź wyjdź, to zobacz. Tak jest. No i będziesz wychodzić na drzewo. No dlatego ja mówiłam, tu pokazuję placyk za mną. Tam, na tym dużym. Tak, najpierw teraz mówiłam na dużym. Tak, bo ja bym powiedziała tam, powiedziałeś, że tam jest nierówno. To mówię, że tu może jest równo. No to dobra, no to dawaj, tu masz równo. No. Nigdzie nie jest równo. Dobra, stój, stop. Idź se zobacz. Chodź se zobacz. Jak nie, to tu se podłożysz trapa i tu sobie na pewno, kurczę, wyregulujesz. Ale tu my mamy w miarę gdzie otworzyć chyba. No, czasem jak jesteśmy zmęczeni, to puszczają nerwy, muszę wam powiedzieć. I też właśnie nie można się sugerować tym, co mapa mówi, bo mapa mówi na przykład 40 minut, ale jak my musimy wychodzić z samochodu, sprawdzać, wchodzić z powrotem, to wczoraj żeśmy 3 godziny jeździli po tych wertepach i naprawdę byliśmy skonani, mieliśmy dość. Ale nic co, to miejsce też jest dobre, no nie jest takie po prostu epickie, jak tamte dwie zatoczki. Teraz właśnie niedźwiedź pojechał szukać jakiegoś nowego miejsca. Bo może jest tak właśnie, że wiecie, na mapie nic nie jest zaznaczone, a tam za górką, za następnym zakrętem gdzieś może być super fajne miejsce, tak więc zobaczymy.